Hej! Zgadnijcie, co będzie naszym dzisiejszym tematem. To może wam coś sugerować? Jezus Maria. Żeby to zwalić, ja mam więcej wody. Ale to się wytnie. Spinam, dlatego pewnąłem to chociażby. Nie, ale no to... Ej, ale to nie, naprawdę nie zła jazda, kurde, tak zwalić. Mamy mecz z Anglikami, dużo osób, nie? I... Anglików dużo nie było. Dobra, ale i tak to zwalili po prostu. Jazda jest po prostu, no mnie to śmieszy, bo akurat oczywiście mecz zorganizowany w Polsce, I oczywiście będą się śmiać z Polski, bo nikt się nie będzie śmiał z FIFA, że takie są reguły, że nie można zamknąć dachu. Ale i tak jakby to się działo, nie wiem, w jakimkolwiek innym państwie, jakby to się działo w Anglii, to by się śmiali z Anglii, a nie z FIFA. Także... Ale już angielskie media, wszystkie gazety po kolei wyśmiały Polskę za niezamknięcie dachu i za powódź. A znaczy, wiesz co, mogę się śmiać, ale tylko ludzie, którzy się na tym nie znają, znaczy, którzy się tam nie znali, bo jakby troszkę poszperali, to by wiedzieli, że chodzi o to, że FIFA nie pozwala na coś takiego, że w zupełnie w innych warunkach by grali. No tak. Anglicy. No ale trudno, no ale mecz rozegrany dzień później o godzinie 17 i 1-1. Bardzo, bardzo ładny mecz, bardzo mi się podobała gra Polaków, tylko ale tutaj... mogliśmy zagrać lepiej. Mogliśmy to wygrać tak naprawdę, bo oni strzelili jedną i... Jeszcze jest jedna akcja, coś tam, że z ręką, że miała być ręka czy coś takiego, no tak. Której wcale nie było. Dupań, tam nie było ręki. Tam była ręka, tak samo cały nie było ręki, ja się będę kłócił, Sędzia cały czas grał dla Anglików. Nie było ręki. Grał cały czas dla Anglików. Nie było ręki, nieprawda, nie było ręki. Dupa i była ręka. Gadanie, że przegraliśmy mecz przez... Teraz z kolei będzie gadanie, że nie wygraliśmy tego meczu przez tą rękę, co jest dla mnie bzdurą, bo tam nie było żadnej ręki. Dupa, nie było żadnej ręki, rozumiecie? Nie było tam ręki. Szymon, nie było tam ręki. Nie wiem, dobra, nie wypowiadam się. Nie, może nie wiem, ja nie pamiętam tej sytuacji, nieważne. Ale ogólnie ładny mecz. Ja tylko czekam na falę hejterów, którzy będą gadać, że mogliśmy to rozegrać lepiej, ale ja mogliśmy wątpię. To rozebrać lepiej. Rozegrać. Ja wątpię, bo mieliśmy naprawdę ładny mecz. Atakowaliśmy ich bramkę mocno, więc jest okej. Ale że pokazaliśmy pas. Tak, to jest moc. Tak. Nie wiem, Szymon, jak ty, bo jeszcze nie poruszaliśmy tego tematu, albo poruszaliśmy, ale mam sklerozę. Albo Alzheimera. Nie wiem. Schizofrenię. Nie, tego nie. Czego? Nie mam, nie? Nie rozmawiasz nie ze masz. Sobą? Nie mam. Wiedziałem, że nie mam. Znam na przykład. Ej, on coś mówił. Dobra. Czekaj, może oni wiedzą, że tutaj stoi jeszcze jeden ziomek, który się zajmuje kamerą i montażem. Pokażemy go? Nie, oni nie chcą go widzieć. Powiedzcie mi w komentarzach, czy chcecie widzieć tego gościa, co zajmuje się montażem i kamerą. Ale oni w to nie uwierzą. Dobra, nieważne. My też nie uwierzymy, ale okej. Okej. To wracając do drugiego tematu, jest jakiś cud. Dwa tematy zaczynamy robić. No wow, drugi temat? Szok. Wracając właśnie już do drugiego tematu, którego jeszcze nie zaczęliśmy, to chciałem tylko powiedzieć, że nie mogę się doczekać filmu Skyfall. No nie mogę się doczekać. Dlaczego? Z powodu piosenki? Nie z powodu piosenki, ale chociaż... się nie ujarasz. Nie, powiedziałem, że jest fajna. Jarasz się nie. Nie, powiedziałem, że jest fajna. Jest dobrze od wzorów wyjaśnimy. Nie jaram się takim gatunkiem nie muzyki. Nie jaram się takim... jak gimbus. Nie jaram się takim gatunkiem muzyki. Okej, okay, rozumiem. Ale to nie o to chodzi. Nie jaram się piosenką, ale jaram się filmem. I z chęcią bym go obejrzał. Ja się jaram Hobbitem i czekam tylko na Hobbitę. To jest dla mnie najlepszy film roku i... Hobbitę. Widzisz, bo ja jestem takim fanboyem. Nie, bo ja jestem fanboyem Władcy Pierścieni w ogóle. Do pewnego czasu grałem we wszystkie gry Władcy Pierścieni, jakie wyszły, czytałem wszystkie książki w ogóle i... No, za dużo co książek nie miałeś. Nie znasz się ziom. I Silmarillion, którego nie czytałem, bo jest zbyt trudny. Książka jest połączeniem Biblii, mitologii i różnych wierzeń ludowych i Tolkien w nim tworzy. Nie gadajmy o tym, bo chciałem gadać o Bondzie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie obejrzeć nowego Bonda, czy się wybieracie na to do kina, bo chcę udowodnić Szymonowi, że
Nie tylko ja bardzo lubię te filmy, które może są trochę przebajeżone, ale jednak coś w nich jest takiego. Ej, ale ja nie mówię, że ich nie lubię. Nie wiem dlaczego. Chyba kończymy już ten program dzisiaj. Tak. I słabo dziś ze światłem było chyba. Tak, albo zasłoniliśmy okno, ale nieważne. To nie o to chodzi, to nawet to nie jest tego, nie. To słońce złe, słońce. Tak. To wszystko wina słońce, więc nie ma hejta. Nie ma. Myślę, że nie mam dzisiaj nic więcej do przekazania, bo taki luźny vlog, bo tak. Bo jesteśmy trochę zmęczeni i przytłoczeni tygodniem już powoli. I już czekam na jutrzejszy piątek i mam nadzieję, że w weekend zrobimy jakiś materiał i wrzucimy też. Znaczy na pewno co zrobimy, ale... Czy się uda wrzucić, to się okaże. Właśnie, i taka nutka niepewności jest dobra. Ostatnio ten gość miał problem ze zmontowaniem. Nie ze zmontowaniem, ale raczej wrzuceniem najpierw z... no... renderingiem. Z renderingiem, zabrakło mi tego słowa, bo się tym nie zajmuję. Dlatego... nie mogę. Dobrze nam idzie. Okej. Okay. I że pozdrawiamy cię. I w ogóle. No, pozdrawiamy cię. Mógłbyś coś czasem powiedzieć, tak? Nie? Nie to nie, dobra. Dzisiaj ty kończ. Tak. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i jak coś ci się nie podoba, to zrób to lepiej. Może być. Dobra, dokończymy. No kończ. Szmatę podobno, to znaczy nie wiem, nie widziałem akurat, bo musiałem się uczyć historii, które mi tak zawaliły. Chyba nie mówmy, że nie widziałeś. Strzelił. Masz szmatę. Nie. No ładnie strzelił. Strzelił. Strzelił, no ale strzelił. No to co? Ale strzelił. Ale strzelił.